Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, moje miłe, słodkie i ulubione subskrybenciki. Długo czasu mnie nie było. I dlaczego? Bo ja szukałem pracy. I ja nigdy nie widziałem, że nigdy nie pomyślałbym sobie, że to będzie takie duże rozczarowanie dla mnie, bo każdy wie, że jestem wielkim fanem Polski, jestem totalnie zakochany w tym kraju. I mi się wydawało, że znalezienie pracy w Polsce jest łatwiejsze niż znaleźć pracę na przykład w Azerbejdżanie. Bo w tej chwili, sprawdziłem dzisiaj, my mamy 70 tysięcy aktualnych ofert w Warszawie. I w tej chwili w Baku mamy 100 ofert. Różnica jest jakaś kolosalna. I oczywiście mi się wydawało, że będzie bardzo łatwo znaleźć mi pracę. I ja szukałem pracy raczej w obszarze call center, bo dużo pracowałem w call center ponad 5 lat i z 2 lata byłem kierownikiem call center. No i jeszcze każdy z was wie, że znam kilku dodatkowych języków, świetnie posługuję się polskim, znam angielski, znam rosyjski, nie będę rozmawiać, nie będę gadał dużo o azerbejdżańskim albo tam tureckim, to nieważne. A ważniejsze jest to, że mam naprawdę duże doświadczenie w tym wszystkim i byłem pewny, że będzie mi bardzo łatwe, bo było bardzo dużo wakansji, naprawdę bardzo dużo wakansji. Ja wysyłałem około 330 CV codzienne i krótko mówiąc nic. W sensie ja nie wiem. Ja sam byłem kierownikiem call center, ja pracowałem jako HR manager też. Ja sobie gdzieś tam zostawię tutaj swoje CV, możecie po prostu popatrzeć, jeżeli was to ciekawi. I jakimś cudem nikt do mnie nie dzwonił. Albo dzwonili i mówili, że nie, pan do nas nie pasuje. Bardzo rzadko zapraszali mnie na rozmowy kwalifikacyjne, naprawdę bardzo rzadko. Nie oczekiwałem, że będzie aż tak. Ja po prostu nie rozumiem. Jeżeli ty szukasz kogoś dla infolinii, to wiadomo, że będziesz szukać kogoś, kto ma jakieś zdolności językowe, albo zna kilku języków, albo na przykład, nie wiem, no w moim wypadku ma dużo doświadczenia. Zero. Nic. I ja byłem taki rozczarowany, bo chyba już mówiłem, że mam dziecko w drodze, dokładnie w listopadzie. No i oczywiście chciałem już normalnie zacząć pracować. Bo trochę ryzykowno jakby mieć dziecko, nie mając nawet normalnego mieszkania, tak? A mimo wszystko przeprowadziłem się do Zoli Bożu. Jeżeli ktoś z was mieszka blisko, to zapraszam w gości. Albo możemy się spotkać, zależy. Na piwko na przykład. Bo wiem, że moja żona teraz wszystko, Kinga wszystko tam słyszy, ona mnie teraz patrzy, że jakie piwko. Bo ona nie chce, żebym ja pił, ona tego nie lubi. Ja nie lubię pić. Ja piję może raz w tygodniu, butelka to moje maksimum. No i w sumie dlaczego chciałem to nagrać? Po pierwsze, przepraszam, że długo czasu mnie nie było. Nie wiem, może ktoś naprawdę oczekiwał, ktoś czekał na mnie. I to po pierwsze. Po drugie, no biegłem sobie jak chomiczek po prostu. Szukałem pracy tu, tam. I naprawdę byłem taki, nie powiedziałbym, że byłem w depresji, ale było mi bardzo ciężko moralnie. Mi się wydawało, że ja nigdy niczego nie znajdę, że to niemożliwe, że no, to niemożliwe, to wysyłasz setki CV i nie masz żadnego feedbacku, nikt do ciebie nie dzwoni, to masakra, to niemożliwe. I ja nawet poćwiczyłem słowa angielski, szczerze, pół roku temu, a nie mogłem nawet związać kilku zdań po angielsku. Right now I'm able to communicate and express my thoughts and describe everything what I have on my mind. Na przykład. W sensie mam teraz spoko z angielskim. On nadal nie jest taki dobry jak moje polskie, ale jest wystarczający, żeby normalnie pracować, komunikować z ludźmi i co naprawdę złamało mi serce. Kiedy ja nagrywam filmy, ja mniej więcej, ale jednak trochę panikuję, bo ja nagrywam filmy i ja popełniam dużo błędów, tak? To widać. Jak ja rozmawiam, to widać, że ja popełniam dużo błędów. Na rozmowie kwalifikacyjnej ja rozmawiam perfekcyjnie, to fakt. Uwierzcie mi na słowo, naprawdę rozmawiam perfekcyjnie. I ja tam byłem w jednej kompanii,
czy ja mogę, nie wiem, czy ja mogę powiedzieć to wprost? Okej. Ja byłem na rozmowie kwalifikacyjnej w T-Mobile i wszystko było świetnie, wszystko było fantastyczne. Oni mi powiedzieli na rozmowie, że jestem bardzo ciekawym człowiekiem, mam dużo doświadczenia, że bardzo mnie polubili i że rozmowa kwalifikacyjna ze mną była ciekawa, wesoła i no, wszystko było spoko. Jednak później do mnie zadzwonili, powiedzieli, że mój poziom języka polskiego jest niewystarczający dla pracy z klientem. To ja tego naprawdę nie rozumiem. Ja jestem obcokrajowcem i jak na obcokrajowcę mam świetny poziom języka polskiego. Ja o tym wiem na pewno. Ja mam dużo wad, mam dużo kompleksów, ale znam, wiem, że mój polski nie jest taki okrutny. Jednak wy zapraszacie obcokrajowca na rozmowy kwalifikacyjne, a później mówicie mu, że jego poziom jest niewystarczający. To naprawdę złamało mi serduszko. Oni mogliby powiedzieć cokolwiek. Oni mogliby powiedzieć, że nie wiem, jesteśmy rasistami, nie podobasz się nam, to ja zrozumiałbym, ja sam jestem rasistą, przepraszam. Ale akurat to, że twój poziom języka polskiego nie jest wystarczający, jak to działa? Z kilku razy było tak, że oni mówili, że w sensie nie T-Mobile, a inne jakieś firmy, że czy mógłby pan wyjść do pracy aż teraz? Ja tak, co znaczy teraz, z tej chwili, z tej sekundy, że tam na jutro na przykład. Tego ja też nie rozumiem, nie ogarniam. To bardzo dziwne, kiedy ktoś tak mówi. Ale częściej chodziło mi o to, że naprawdę oni po prostu nie dzwonili. To smutno. I jeszcze coś, to mnie po prostu moralnie zabiło. 90% stanowisk związanych z infoliniami, call centrem, z obsługą klienta, ze zdalną obsługą klienta albo przez telefon jest związane z połączeniami wychodzącymi. Jeżeli krótko, cold calls po angielsku. Ty musisz im dzwonić i coś proponować i od tego zależy twoja prowizja. Tylko to. Wow. To naprawdę jest takie popularne, nie widziałem. Że to przecież głupio, nikt tego nie lubi. Nikt nie lubi, kiedy do nich ktoś dzwoni, że hej, dzień dobry, mam propozycję, a nie chciałby pan kupić, nie wiem, cokolwiek. Wcześniej było Oriflame, oni chodzili tam, proponowali wszystkim Oriflame. I o co mi chodzi w ogóle? Polska nadal jest najlepszym krajem. Jestem nadal zakochany w Polsce i jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. W dowolnej chwili swojego życia jestem wdzięczny temu krajowi, jestem wdzięczny losu, Bogu, w zależności od tego, kto w co wierzy. No ale to naprawdę złamało mi serduszko. Bardzo dużo wakancji, to fakt, to naprawdę fakt, bardzo dużo wakancji, każdy może znaleźć sobie pracę, ale nikt do ciebie nie dzwoni. Może tylko w moim wypadku to tak. Plus w moim wypadku, biorąc pod uwagę, że jestem z wyjątkowego kraju, oni za każdym razem powinny dorabiać, powinny robić dla mnie zezwolenie do pracy. Ja mam kartę pobytu, na którą napisano z dostępem do rynku pracy. To fakt. Ale za każdym razem oni powinny tam przez urząd, przez wojewodę znów to robić. I cały ten proces może trwać miesiąc, może dłużej. I mi się wydaje, że większość pracodawców naprawdę no, nie chce zawracać sobie głowy z tymi. Oni nie chcą jakby tracić pieniędzy, czas. Więc oczywiście łatwiej zatrudnić kogoś z Polski niż poza Polski. Albo ktoś spoza Polski, ale nie z Azerbejdżanu. Bo mój kraj, jak już powiedziałem, jest wyjątkowy i w moim wypadku to jest bardzo skomplikowane i trudne. I nie wiem, czy mój polski brzmi lepiej, czy nie, bo nie czekaliście mnie aż całych 2 miesiące, więc nie wiem. Ja sobie staram się jakoś rozwijać. Ja i tak mocno poglądam filmy po angielsku, po polsku, po angielsku, po polsku, po angielsku, po polsku, codzienne. A w ogóle co ja robiłem z językiem angielskim, jeżeli kogoś to ciekawi. Ja poświęcałem około 4 czy 5 godzin dziennie na filmy. Ja oglądałem filmy, show, cokolwiek po angielsku, jak listening. Plus ja rozmawiałem z ludźmi przez telefon. Ja tak samo, co robiłem z polskim. I naprawdę zadziałało. Pół roku. I ja czuję pretty confident. Ja mogę rozmawiać z kim chcesz, jak chcesz, na dowolny temat. I nie wiem, może to jakieś moje osobowe nawyki, raczej z urodzenia to mam. Ale jakoś, nie wiem, mogę się dogadać w dowolnym języku. Gestami, nie wiem, okami, azbuką morza, zawsze się dogaduję. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. O, chyba słychać tą
Kinga tam rozmawia tam w pokoju. Szczerze mówiąc, mam jednopokojowe mieszkanie, ono jest na kuchni, albo jest w łazience, nie wiem. Słychać ją? Ono ma taki głos, taki ja w ogóle nie słychać. Ja jestem taki głosny, a ją w ogóle nie słychać. Ktoś uważa, że tak jest świetnie, może być, bo no ja naprawdę jestem trochę za głosny. I kiedy mieszkaliśmy na Mokotowie, a jak już mówiłem przecież, że codziennie rozmawiałem przez telefon godzinę, półtora, to jakaś sąsiadka, szczerze ona wyglądała jak wariatka, miała takie oczy, ona cepiała się do mnie, że ja głośno, że ja krzyczę codziennie non-stop. Krzyczę codziennie? Serio? Cepiała się do mnie, że ja palę, że to leci jej do okna, chociaż ja nie paliłem. No może tam jedna, dwie papierosy dziennie, bo ja staram się nie palić w domu, chociaż u nas był balkon. O co chodzi? I to było jedno z powodów, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy mieszkanie nowe znaleźć. No plus dziecko będzie niedługo, więc. Chociaż coś, mieszkaliśmy w pokoju, a teraz mamy mieszkanie jednopokojowe, nie wiem ile tam dokładnie, około 30 metrów kwadratowych w sumie. Wszystko jest szerokim i pasującym. Nie wiem, dlaczego zacząłem o tym rozmawiać. Chodziło o to, że w Polsce jest dużo pracy, ale jednak w wypadku, jak jesteś obcokrajowcem, to nie jest tak łatwo znaleźć pracę gdzieś w biurze, w ofisie, gdzieś z klientami. Mi się wydaje, że gdyby to była produkcja, to byłoby łatwiej. Ale mam problem ze zdrowiem, nie powiedziałem jaką. Mi się wydaje, że to jest nie bardzo etyczne mówić jaką. Ale jednak naprawdę mam problem ze zdrowiem i lepiej nie mieć fizycznych ruchów takich, więc oczywiście na produkcję byłoby trudno. Plus szczerze, nie mam nic przeciwko ludzi pracujących na produkcji, ale mi się wydaje, że ja ominęłam już to. Ja już przeżyłem ten czas. Ja naprawdę jestem bardzo dobry w pracy ofisnej. Ja znam języki, ja umiem pracować z klientami, z ludźmi. Mi się wydaje, że człowiek musi pracować tam, gdzie on więcej pasuje. Nie chodzi o to, że gdzie on chce pracować, a gdzie on tak naprawdę lepiej pasuje. Ja jestem dobry w komunikacji, więc ja pasuję lepiej do tej pracy, gdzie ty musisz rozmawiać z ludźmi i tak dalej. Nie nagrywałem 2 miesiące, naprawdę, to trudno. Jak chcesz nagrywać, to musisz nagrywać zawsze. Jak nie nagrywasz to jakiś czas, to jest trudne. To teraz ja nagrywam, mi się wydaje, że zajmuję się czymś dziwnym. Co ja robię w ogóle? A wiesz, co ja zrobię za kilku miesięcy, kiedy, daj Boże, urodzi się moja córka, która będzie miała na imię Amelie. Ja sobie zdecydowałem, że to piękne brzmi, Amelie. Chciałem Amelia, ale ja sprawdziłem rejestrze imion, tak, jestem Marudon i to imię jest popularne. A ja nie chcę, żeby moje dziecko miało popularne imię. Ja chcę, żeby moje dziecko miało wyjątkowe imię. Więc będzie Amelie Afandi. Amelie Afandi brzmi niesamowite i na pewno człowiek z imieniem Amelie Afandi będzie jakimś pisarzem albo politykiem, mam nadzieję, albo coś takiego. Więc czekamy w listopadzie na moją córkę i wiecie co? Niektórzy ludzie, chciałem coś brzydkiego powiedzieć, ale okej. Niektórzy dziwni ludzie, oni jak robią zdjęcie dziecka, oni zamykają go twarz tymi buźkami, smajlami. Sorry, jeżeli kogoś obrazi, ale ja uważam, że to jest maksymalnie głupio. Może w Polsce ludzie nie często tak robią, ale w moim kraju to jest bardzo modne, ludzie tak robią. Ja tego robić nie będę. Ja nie jestem panikarzem, nie jestem wariatem, więc jak córka się urodzi, to nagramy z nią wspólny filmik. Dokładnie będę trzymał ją tutaj w ręczkach i tak i będziemy rozmawiać. Mi się wydaje, że no w sensie ja będę rozmawiać, ona będzie robić jak coś takiego, nie wiem jak dokładnie dzieciaki robią, ale to będzie śmiesznie i to będzie urocze. I jeszcze mi się wydaje, że ja wyglądam niedobrze, ale kiedy ja w ogóle wyglądałam dobrze? Kogo to obchodzi w ogóle, jak ja wyglądam? Może kogoś obchodzi? Ale mi nie, na pewno nie mnie. Powiedziałam wszystko, co chciałam. Przepraszam, że długo mnie nie było. Naprawdę miałem zbierać dużo dokumentów i miałem szukać pracy i godzinami po prostu traciłam czas na to.
Znalazłem już pracę. Ja nagrywam ten filmik w piątek, wy go zobaczycie w sobotę. A w poniedziałek mam pierwszy dzień w pracy z Polakami. Ciekawe, jak to będzie. Na razie nie będę nazywać, gdzie to jest konkretne. W sumie w ogóle lepiej nie mówić, gdzie dokładnie będę pracować. Bo może jak ktoś mnie chce zabić, on znajdzie po prostu tam, gdzie ja pracuję. Nie, dziękuję. Praca biurowa. Customer Care Support. Pół infolinię, pół... Nie mam jak wytłumaczyć, ale ciekawa praca. Wynagrodzenie nie jest duże. Oczekiwałem na coś lepszego, ale biorąc pod uwagę, że nie mam czasu, muszę jak najszybciej zacząć pracować, bo dziecko w drodze, jak pamiętacie, to lepiej już to zrobić. To w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Musicie pamiętać, że kocham was bardzo, naprawdę, i tęsknię za wami, i dawno nie miałem dobrych komentarzy, bo nie robiłem filmiki. A bez waszej miłości, bez waszych komentarzy, życie nadal ma sens, ale nie jest aż takim przyjemnym. Dziękuję bardzo za wszystko, kocham was jeszcze raz i do zobaczenia.